Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę streścimy sobie i opracujemy Glorię Victis. Możecie się zastanawiać, czy warto poświęcać uwagę utworowi, którego oryginał jest krótki, bo to bodajże okolice 20 stron. Uważam, że tak, ponieważ na korepetycjach wielokrotnie widziałam uczniów, dla których narracja prowadzona przez świerk, dąb czy też wiatr rozmawiający z tymi drzewami stanowiły problem i sprawiały, że utwór zaczynał być niejasny, więc ja jestem dzisiaj tutaj z Wami po to, aby Wam pomóc zrozumieć tę nowelę. Jeżeli macie problem właśnie z przyswojeniem rozmaitych tekstów, to pamiętajcie, że znajdziecie pomoc na notatkidomatury.pl i w moim kursie maturalnym online, bo materiały, które są tam obecne, zawierają właśnie tę najważniejszą wiedzę, zawierają ideę i dzięki temu tłumaczą Wam lektury i pomagają z nimi sobie poradzić. To co? Zaczynajmy! Na początku, jak zawsze, wypadałoby powiedzieć parę słów o autorce. No i tutaj mamy do czynienia z tą samą panią, czyli z Elizą Orzeszkową, która napisała głośną powieść Nad Niemnem. Mało tego, poza takimi opasłymi tomami jeszcze też tworzyła nowele i liczne opowiadania. Była też publicystką i działaczką społeczną oraz zaangażowała się w powstanie styczniowej. Tutaj była łączniczką partyzantów i przewoziła m.in. Romualda Trauguta, przywódcę powstania, którego to osoba powróci w tym tekście. Była też nominowana do Nagrody Nobla. Myślę, że o tym czasami zapominamy, a to jest przecież świetna informacja. O co chodzi w tym utworze? Jaka jest idea? Czyli jak sobie poradzić, jeżeli zaczęliście czytać i mówicie w ogóle wow, co to jest? Gloria Victis to nowela o uczestnikach powstania styczniowego, którzy oddali życie w trakcie walki o wolność ojczyzny. Przelatujący nad litewskim Polesiem, taka kraina geograficzna, wiatr, rozmawia z upersonifikowaną przyrodą i wyjaśnia tajemnicę bezimiennej mogiły. Przypomina tragiczne losy młodych partyzantów, dowodząc, że ich przegrana oznacza jednak zwycięstwo. To jest najważniejsze, czyli upersonifikowana przyroda rozmawia z wiatrem. O czym? O tych ludziach, którzy oddali życie w czasie powstania styczniowego. Informacje ogólne. Tekst został wydany w roku 1910. Mamy tu oczywiście do czynienia z pozytywizmem i z epiką, bo nowela jest gatunkiem, który zaliczamy do tego rodzaju. No i widzimy tutaj, że ta nowela nie jest nowelą typową, bo zawiera takie bardziej oryginalne elementy, wręcz innowacyjne. Na przykład kilku narratorów, w tym upersonifikowane żywioły natury, partie opisowe, zmetaforyzowany język, podniosły styl. I badacze widzą w tym wpływ młodopolskich twórców, których dzieła miały niezwykle poetycki charakter. No trudno się z tym nie zgodzić, jeżeli już wiemy, co się w młodej Polsce działo, a z cechy w ogóle noweli jako takiej to będzie niewielki rozmiar, skondensowana i wyraźnie zarysowana akcja, brak wątków pobocznych oraz drugoplanowych postaci i ograniczona liczba bohaterów. Geneza. Złagodzenie cenzury rosyjskiej po roku 1905 sprawiło, że Orzeszkowa, podobnie jak i inni, zajęli się tematami, które wcześniej były zakazane. I w przypadku zbioru Gloria Victis pisarka odwołała się do własnych przeżyć związanych z ruchem partyzanckim w powiecie kobryńskim. Zależało jej na tym, żeby ocalić pamięć o dzielnych powstańcach i uczynić z nich bohaterów przypominających antycznych herosów. Tytuł. To istotne. W przedostatniej części noweli mowa jest o tym, że płynął tędy nieśmiertelny strumień czasu, niestrudzenie szemrząc. Vae victis, vae victis, vae victis, czyli biada pokonanym. W końcowych partiach tekstu wiatr przelatując nad lasem zaczął wołać Gloria Victis, czyli chwała zwyciężonym. Młodzi powstańcy odnieśli przez to moralne zwycięstwo i stali się wzorem dla kolejnych pokoleń. Utwór, jeśli chodzi o narrację, cechuje się kompozycją klamrową, czyli zaczyna się i kończy poetycką partią pokazującą przelatujący wiatr,
który opowiada o bohaterskich czynach młodych powstańców. Narrację subiektywną, emocjonalną tworzy właśnie opowieść wiatru, który prowadzi dialog z lasem. Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych, jeden współczesny narratorowi, drugi związany oczywiście z powstaniem styczniowym, miejsce akcji, Polesie Litewskie. I dodatkowe informacje to fakt, że nowela Gloria Victis jest jednocześnie tytułem zbioru, właśnie Gloria Victis, więc żebyście tutaj wiedzieli, o co chodzi i rozumieli, że Was obowiązuje wyłącznie ten tekst. Będzie o tym jeszcze za chwilę, ale do tych informacji ogólnych dodam, że mamy tu do czynienia z językiem ezopowym, czyli oczywiście złagodzenie cenzury po 1905 roku umożliwiło podejmowanie tematów wcześniej pomijanych, no ale to też nie jest tak, że w tym utworze wprost mówi się o powstaniu styczniowym i wprost oddaje hołd powstańcom, tylko mamy mowę ezopową, mówienie zagadkami, mówienie w taki sposób, żeby tylko określeni odbiorcy, którzy znają kontekst, mogli się w tym tekście zorientować. Dobrze, to teraz wybrani bohaterowie. Mamy czworo i zacznijmy od Marysia Tarłowskiego, czyli Mariana po prostu. 20-letni młodzieniec, spokojny, pasjonujący się nauką, o delikatnej urodzie, pragnął szerzyć oświatę w małym miasteczku, czyli nauczyciel. Wziął udział w powstaniu styczniowym, wykazując się wielką odwagą, uratował życie Traugutowi, zginął podczas okrutnego ataku Rosjan, przed śmiercią rzucił w stronę Jagmina zakrwawioną chustę, przeznaczoną dla siostry o imieniu Anielka. Jakkolwiek będzie to wynikać ze streszczenia, to jeszcze podkreślę, że Tarłowski zupełnie nie miał w sobie takiego genu żołnierza. Był delikatnym intelektualistą, którego konieczność historyczna zmusiła do wzięcia udziału w działaniach wojennych. On nigdy sam nie zająłby się tym, gdyby nie konieczność. Aniela Tarłowska, młodsza siostra Marysia, podobna do niego, i tu cytat, w sposób bajeczny, prawie aż zabawny. Kochali się bardzo i razem współpracowali, niosąc kaganek oświaty wśród mieszkańców miasteczka. Miłością zapałał do niej Jagmin, przeżyła powstanie. Pewnego dnia, wiele lat później, odwiedziła mogiłę powstańców i oddała im hołd. W jej oczach stała odbita samotność tęskniąca, gorzka. Jagmin, młodzieniec o postawie wyniosłej i czarnym, iskrzącym się oku, podobny do Herkulesa, był z pochodzenia ziemianinem. Gdy poznał Tarłowskich, zakochał się w Anielce, w czasie powstania stanął na czele jazdy, był znakomitym, dzielnym żołnierzem, zginął jak bohater podczas ataku Rosjan na szpital polowy. Romuald Traugut, postać autentyczna, przywódca powstania styczniowego, narrator mówi o nim, człowiek świętego imienia, i zestawia go z Leonidasem, królem Sparty, który wykazał się odwagą podczas walki pod Termopilami. Poświęcił wszystko, co miał, łącznie z żoną i dziećmi, czyli dbałością o życie domowe, w imię walki o wolność ojczyzny, bohater narodowy. Pora na streszczenie. Po dłuższej nieobecności do litewskiego Polesia zawitał wiatr. Był z natury ciekawski, latając po świecie zbierał różne opowieści. Gdy minął królewski kanał, spotkał się z lasem. Zaczął z nim rozmawiać, podpytując o ciekawe zdarzenia. W pewnym momencie dostrzegł pagórek z krzyżykiem, będący dziełem ludzkich rąk. Poszczególne drzewa zaczęły mu wyjaśniać, że to bezimienna mogiła. W końcu funkcję narratora przejmuje dąb, to jest ważny moment. Jego opowieść dotyczy ważnego epizodu z czasów powstania styczniowego. W maju kilkuset młodych ludzi rozłożyło obóz w lesie. Ich przywódcą był Romuald Traugut, człowiek świętego imienia. Miał czarne włosy, oczy myśliciela i uśmiech dziecka. Opuścił rodzinę, żeby walczyć o wolność ojczyzny. Wśród partyzantów, dobrowolnych ofiarników był Jagmin. Traugut postawił go na czele jazdy. Przypominał młodego Herkulesa z postawy, a z rysów Scypiona, rzymskiego wodza. Drugą ważną dla opowieści postacią był Marian Tarłowski, mały Tarłowski Maryś. Był to młodzieniec wątły, drobny, na twarzy różowy i biały, a oczy miał jak u dziewczyny łagodne, nieśmiałe, czyste. Jego domeną były nauki przyrodnicze. Przyjechał do pobliskiego miasteczka z ukochaną siostrą, Anielką, bardzo do niego podobną. We dwoje zajmowali się nauczaniem. Ich pasją było szerzenie wiedzy w szkole, w domu, na ulicach miasteczka, na drogach polnych i leśnych. Pewnego dnia do miasteczka przybył Jagmin, który przekazał im, że za 10 dni zacznie się to, co było już wcześniej zaplanowane.
Tutaj Orzeszkowa nie mówi wprost o powstaniu styczniowym, posługując się mową ezopową, czyli językiem zawoalowanym, pośrednim. Anielka zareagowała płaczem, ale utwierdziła brata w patriotycznym obowiązku. Pomiędzy Anielką a Jagminem zrodziła się miłość. Jagmin obiecał dziewczynie, że będzie wspierał jej brata w razie potrzeby. I teraz funkcję narratora przejmuje od dębu Świerk, który oznajmia: Jam jest najwyższy w tym lesie, najdalej wzrokiem sięgam i widzę najwięcej. Po czym dodaje, że widział walki powstańców. Zwycięskimi powracali nieraz, kontynuuje swoją opowieść. I choć im na uznojonych czołach rozlewała się duma triumfu, w szeregi karne wciągali się na głos wodza, w milczeniu oczekując słów jego rozkazów. Świerk podkreśla, że Traugut był bardzo dobrym dowódcą, a jego ludzie dzielnym i zdyscyplinowanym wojskiem. Przywołuje także scenę, w której Traugut oznajmi wszystkim, że Mały Tarłowski uratował mu życie cudem odwagi. Świerk kończy swoją wypowiedź stwierdzeniem, że mimo wszystko Maryś nie był stworzony do boju, tylko do nauki, w geniuszu natury i górnych myślach ludzkich rozkochany. Wtedy wtrąca się Brzoza, stając się kolejnym narratorem, czyli Dąb Świerk Brzoza. Znałam go z bliska, znałam dobrze jego myśli i miłości. Z jej słów wynika, że Maryś pasjonował się przyrodą i wprost uwielbiał zgłębiać jej tajemnice. Lubił także rozmawiać z Jagminem, z którym snuł marzenia o przyszłości świata, idealistycznej przyszłości, po wiekach walk, zbrodni i mąk rozkwitłej w raj niewinności, pogody i zgody. W trakcie tych przyjacielskich rozmów o przyszłości bez przemocy Maryś wypowiedział gorzkie słowa o tragicznych ludzkich namiętnościach. Gniew, ból, śmierć, sępy pasące się na trupach radości, słodyczy i nadziei ludzkich. Zły ród przeciwko samemu sobie, szpony im wystawiający. Nawiązując do Horacego powiedział również: baśń niesie, że Prometeusz do pierwiastku gliny, będącej podstawą istoty człowieczej, wlał po kropli każdego z pierwiastków zwierzęcych, samo serce człowiecze zaprawiając chciwą wilczą i wściekłością lwią. Ta dyskusja o skażonej naturze ludzkiej została zakończona patriotyczną puentą. Teraz walka to powinność. No i tu świetnym kontekstem na przykład do tego utworu byłaby oczywiście wiedza z mitologii na temat Prometeusza. To tak dodaję. Funkcję narratora przejmuje ponownie Dąb, aż nadszedł straszny dzień. Straż daleko przyniosła oznajmienie. Do obozu przylił Kalik Stradowicki, członek Poczty Obywatelskiej, czyli wywiadu, i kazał się zaprowadzić do naczelnika. W namiocie Traugutta odbyła się narada, której przyczyną była informacja, że do ich obozu zbliża się rosyjskie wojsko ogromne. Przywódca powiedział: ci, co zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię jako ziarno przyszłych plonów, bo nic nie zginie. Zanim Radowicki opuścił obóz, przekazał Marysiowi list od siostry. I razem z Jagminem ucieszyli się, ale nie mieli już czasu, aby go przeczytać. Powstańcy zaczęli przygotowywać się do walki. Plan bitwy był podobno kunsztowny, biegły, odpowiada Dąb. Powstańcy oparli obronę na zasadzce, ukryli się w gęstwinie i uzbrojeni czekali na nadejście wroga. W końcu szara masa ogromna rosyjskiego wojska pojawiła się i zaczęła się zacięta, krwawa walka. Była to rozmowa dwóch różnych ze sobą grzmotów, drżały od niej ze zgrozy najsilniejsze drzewa. Maryś, który zapamiętale strzelał, został ranny i upadł w paprocie. Jego towarzysze zanieśli go do szpitala polowego, który niebawem został zaatakowany przez Rosjan. Gdy powstańcy to zauważyli i ruszyli z odsieczą, było już za późno, wróg dokonał masakry. Nie było już w namiocie rannych ani lekarzy. Były tylko trupy w krwi broczące i jeszcze otrzymujące nowe rany, umilkłe albo w strasznym konaniu charczące. Jako ostatni dogorywał Maryś, na ostrzach kilku pik osadzony wysoko, wzniesiony w powietrze. Maryś, dostrzegłszy przyjaciela, rzucił mu skrwawioną chustę, wołając: Jagmin, siostrze! To opowiedziawszy, Dąb milknie. Wiatr płacze nad mogiłą powstańczą, pyta o krzyżyk. Dzwonki liliowe odpowiadają, że po wielu latach przyszła tu ciemna, drobna i u stóp pagórka twarzą padła na zioła. Tą drobną i starą kobietą była Anielka. Nieprędko z ziemi wstała, mówią kwiaty, i ten krzyżyk mały, który przyniosła ze sobą, wśród łodyg naszych utkwiła. Potem drobna jej postać odeszła w zmierzch wieczorny, wśród żółtych drzew zniknęła
i nie wróciła już więcej nigdy. W narratora wciela się znowu brodaty dom. Opowiada o upływie czasu połączonym z wygasaniem pamięci o bohaterskich powstańcach. Podkreśla, że dwie rzeczy były niezmienne. Po pierwsze, zawsze była tu samotność z obliczem niemiłym. Po drugie, strumień czasu szeptał Vae victis, vae victis, vae victis, co znaczy biada zwyciężonym. Wiatr przestaje płakać, wzbija się ponad las, roztacza swe skrzydła i krzyczy Gloria Victis, chwała zwyciężonym. To jego zawołanie zdumiewa kulę ziemską i kulę powietrzną, a potem leci przed siebie, niosąc i niosąc w przestrzeń, w czas, w pamięci, w serca, w przyszłość świata triumfem dalekiej przyszłości, rozbrzmiewający okrzyk Gloria Victis. Motywy literackie. Mamy tu oczywiście powstanie, czyli też walki zbrojne. No i Gloria Victis będzie poświęcona tej tematyce, przedstawia epizod związany z powstaniem styczniowym. Pamięć. Widzimy, że celem tego tekstu jest upamiętnienie i gloryfikacja młodych powstańców. Następnie poświęcenie, kiedy mówi się o losach Marysia, Jagmina i Anielki, no to tak naprawdę składamy hołd patriotom, którzy bez wahania porzucili swoje dotychczasowe życie, żeby poświęcić się walce o wolność ojczyzny. Skoro o wolności mowa, to taki słynny badacz Henryk Markiewicz podkreślał, że Orzeszkowa gloryfikowała tu nie tylko heroizm i ofiarność powstańców, ale także dziejową owocność ich czynów, czyli fakt, że ostatecznym rezultatem walk kolejnych pokoleń miała być wolność ojczyzny. Dalej, mogiła, symbol odwagi, poświęcenia, radykalnej miłości do ojczyzny, ale także tragizmu młodego i niezwykle wartościowego pokolenia, które oddało swoje życie w imię patriotycznych uczuć. Można powiedzieć, że ten motyw pojawia się też u Orzeszkowej w innych utworach, na przykład nad Niemnem. Przyroda. Autorka, poddając personifikacji przyrody, przypisała jej rolę narratora, który przedstawia dzieje młodych powstańców. Tym samym przyroda stała się świadkiem i zarazem kronikarzem ważnych wydarzeń historycznych. Tego rodzaju wizja przyrody to przejaw romantycznych inspiracji. No jak romantycznych, to też i młodopolskich. Młoda Polska oczywiście po pozytywizmie nastąpi. Kochani, mam nadzieję, że to opracowanie pomogło Wam usystematyzować sobie wiedzę związaną z tym tekstem, że ten dąb, świerk, dzwonki liliowe i tak dalej, to już nie są jakieś dziwne drzewa i nie wiadomo o co chodzi, tylko mam nadzieję, że rozumiecie ten koncept, jaki przyjęła tutaj autorka i że idea tego utworu, czyli upamiętnienie i gloryfikacja powstańców, też pokazanie owocności tego powstania jest dla Was jasna. Pamiętajcie o pomocy, która czeka na Was w kursie, na kursydomatury.pl i w notatkach na notatkidomatury.pl. A ja teraz się z Wami żegnam, całuję i do następnego filmiku. Pa!